Cześć wszystkim. Chciałem pokazać moją przeróbkę Unitry Condor magnetofonu, który po dosyć burzliwej historii trafił właśnie do mnie. To jest magnetofon produkowany w drugiej połowie lat 80. przez firmę Unitra, starą polską dobrą firmę. Znalazłem to radio podczas spaceru, szedłem załatwiać zupełnie inne rzeczy. Stała koło śmietnika, była taka biedna i porzucona, więc ją przygarnąłem. Po uruchomieniu okazało się, że nie działa włącznik zasilania, nie działa lewy kanał, brakowało atrap śrub. Te śruby, które tutaj się znajdują, to są tylko atrapy. One są po to, żeby tylko ładnie wyglądały. Prawdziwe śruby trzymające obudowę są z tyłu. Uszkodzony był też jeden z potencjometrów, dokładnie gałka. Po otwarciu okazało się, że właściciel poprzedni bardzo mocno w nim dłubał, przerabiał. Był dosyć mocno polutowany, nosił ślady dosyć daleko idących przeróbek. Szczególnie właśnie okazało się, że w magnetofonie jest dużo rzeczy przerobione. Magnetofon też nie działał. Chciałem ten sprzęt uwspółcześnić, ponieważ nie chciałem mieć sprzętu na półkę. Chciałem mieć taki, który rzeczywiście będę mógł używać. No i myślę, że mi się udało. Jeśli chodzi o same naprawy, poza tym, że w tej chwili działa prawy kanał, lewy kanał, działa tuner. To mi się udało naprawić. Działa też equalizer. Możemy sobie ustawić odpowiednie tony na przedwzmacniaczu. Możemy sobie też wyregulować poziom nagrywania, co jest dosyć ciekawym bajerem, czyli możemy sobie wyregulować to, jak te diodki wskazują nam poziom sygnału. Ale to jest wszystko to, co było w oryginalnym magnetofonie, w oryginalnym urządzeniu. Po prostu doprowadziłem to do stanu używalności. Musiałem niestety usunąć odtwarzacz kaset, ze względu właśnie na to, że był w dosyć kiepskim stanie. Było dosyć sporo przeróbek, rezystorów wiszących w powietrzu, podlutowanych przez poprzedniego właściciela. Kable szły w pająku w środku pomiędzy przedwzmacniaczem a właśnie magnetofonem. Silniki nie ruszały. Bardzo dużo roboty. Przy okazji wszystkie moje kasety, które miałem w dawnych latach, zostały już wrzucone, bo nie miałem co z nimi zrobić i po prostu nie miałem gdzie ich trzymać. Ale wykorzystałem tą przestrzeń, myślę, że dosyć ciekawie. Po pierwsze, jak się przyjrzycie, tutaj są dwie diodki, czerwona i zielona. Tutaj oryginalnie był licznik taśmy. No i w tym momencie mamy w miejscu licznika taśmy dwie diodki, czerwona, zielona, plus do tego przełącznik. Przełączam przełącznik, coś mi się zapala. I w momencie teraz, jak odłączę mu zasilanie, odłączam mu standardową świnkę, gra dalej. Zamontowałem mu zasilanie bateryjne. W tym momencie, jak widzicie, nie jest do niczego podłączony. Z tyłu, w przestrzeni, w której powinny się znajdować baterie, wchodzi w tym momencie 6 amperogodzin, 11,1 V ogniwo litowo-polimerowe razem z balanserem, wtyk balansera. W środku znajduje się ładowarka. Ładowarka jest gotową ładowarką modelarską, zamontowaną w taki sposób, żeby podczas podłączenia zewnętrznego źródła zasilania ogniwo mi się ładowało. I te dwie diodki, które tutaj się w tym momencie już wygasiły, to były diodki, które mi pokazywały stan ładowania. Miejsca na górze po przyciskach do obsługi magnetofonu zastąpiłem układem pokazującym poziom naładowania baterii. Jest 10 diod, po dwie w każdym otworku. Na układzie LM3914 zastanowiłem się nad włożeniem do tego czegoś cyfrowego, ale to tak trochę przez przekorę. Pakowanie cyfrowych sprzętów do tak starego analogowego radia byłoby dla mnie trochę akurat w tym momencie niepotrzebne.
układ LM3914. Jest bardzo stary, bardzo fajny i bardzo mi do tego pasował. Zostaje pytanie, co w tym momencie znajduje się w tym deku, ponieważ kilka osób myślę, że zauważyło, że ten dek jest troszkę inny niż powinien. Także mogę pokazać, w tym momencie zamontowałem na stałe odtwarzacz MP3 razem z miejscem na zewnętrznego pilota. Całą tą wstawkę do deka wydrukowałem na swojej drukarce 3D. Tak samo na swojej drukarce 3D wydrukowałem 3 brakujące atrapy śrub. Więc w tym momencie jestem w stanie osiągnąć funkcjonalność przenośnego radia z odtwarzaczem MP3, z głośnikami Bluetooth, z odtwarzaczem USB i z wejściem zewnętrznym. Wszystko w obudowie 30-letniego, można powiedzieć już zabytkowego, Unitra Condor. The Blue Music. Dzięki wszystkim. Do zobaczenia.